Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się po cholera wie jak wielkiej przerwie z powrotem w grze Inscription. No i tak, idziemy, robimy, zajmujemy się tym wszystkim i... Idźmy być szczery, no nie pamiętam co teraz powinienem zrobić, gdzie jesteśmy, po co tu jesteśmy. Podobne, to totalnie dosłownie nic nie wiem. Ja wiem, że tylko ten komputer przejął kontrolę nad grą jakiś czas temu, teraz jesteśmy w jego wersji i świata czy coś. I tak, no, to tyle, więc zobaczmy co to za kartka. O, dziwne to. Czekaj, zatrzymaj się. Wymagamy udziału, by przejść, poświęcenia, zaangażowania czy coś. Musisz zgodzić się udzielić dostępu archiwiście. Czy chcesz udzielić jak dostępu? To bardzo ważne. Musisz podpisać ten kontrakt. O, nie możesz podpisać tego kontraktu. Nie masz writing utensil. A, nie masz przyrządów pisarskich. Mam piśmienniczych. Okej. Nie rozumiem o co chodzi, ale niech będzie. A to co to w ogóle był za symbol? Okej, to jest jakiś chyba... wybór karty? Jak to działa? A tym jak karta z tym symbolem otrzyma obrażenia, zamień to wszystko, to jest dwie energii. Aha, z dwie energii po prostu zginie po zaatakowaniu, a tutaj... A dobra, wezmę to. Zawsze taniej, w miarę przydatne. A teraz idziemy i zobaczmy co z tego będzie w sumie. Oj... Nie będę tutaj może ściemniał ani nic, ale... Będąc całkowicie szczerym, tak w 100%, czy nawet więcej niż 100, totalnie nie pamiętam co tu się działo i po co się to wszystko działo i tym podobne, więc tak. Po prostu skupmy się na rozgrywce. Okej, okay, już jesteśmy jeden do tyłu i przegrywamy, super. Tutaj były te puste te dziadostwa. A co moje karty? Wezmę moje karty. Skellacher. Nie wiem co to, ale niech będzie. Okej, to jeszcze przetrwało, to teraz Energy Bot. I tak, dzwonimy. Och, Hanienki, nie płacz. Jestem... Wilkin Monstein. Uczynię to szybkim. Ja bym powiedzieć, że rozumiem, że okej, czy coś, ale jeśli mam być szczery, to totalnie nie wiem o co chodzi. Dobra, teraz będę miał 4 energie. Mam coś za 2 albo za 3. Wiecie co, weźmy to. Puste dziadostwo. Tak, w ten sposób mogę wyrzucić 2 stwory. Jednego tutaj i... Niestety otrzymujemy więcej obrażeń, co jest smutne. Kto ma zginąć potem? Proszę. Następnym uderzeniem się tego pozbędziemy. Teraz tak, będziemy mieć prawie max energii. Mogę 2 karty zagrać spokojnie. A dobierzmy kolejną tutaj, może coś mocnego się trafi. Amebot. Oj tak. Nie jest może idealny, ale... Dobra, Sniper Bota postawię tam, żeby nic... Zapomniałem, że to przeskoczy na każde puste pole. No cóż, stracimy Sniper Bota. Ale tak...
Dobra, on niech pójdzie tutaj, a Mebot, Shield dla czara już nawet nie możemy. A tym samym... Ojej, będzie ciężko. Jest tak, jak trzymamy jedno obrażenie, to zginiemy. Ale jeśli uda mi się snajperem tam, to może nie padniemy, okej. Okay. Zaryzykuję. Zaryzykujemy. W porządeczku, kochani Janki. Zapamiętaj sobie moje imię. Jeszcze tu wrócę. Okej, okay, żyjemy. Fishbot. Okej, okay. Nie jest to ideał. Ale zawsze coś. Jak to działa? Okej. Okay. Czy jesteśmy w stanie to jeszcze przeżyć? Chciałbym jakiegoś bota dostawić. Okej. Okay. Nawet nie jednego. Kurczę, to będzie ciężkie. Onda 2, więc musimy dopuścić tego, żebym otrzymał więcej. Dobra, dobra. Chciałbym zadać 3, żeby to zrobić, żeby to przetrwać. Nie ma jak. Więc zrobimy to w taki sposób. Oraz w taki. I teraz tak, jak jest ta sytuacja. Użyję generatora tarczy. A, on daje tarczę wszystkim. Myślałem, że jednemu. Okej, tak wszystkim to nie jest tak źle. I tak, w ten sposób trochę się odkujemy. A komu dać tarczę? Nawet nie ma znaczenia teraz, więc niech on dostanie. A nie, to jest redukcja wrażeń, okej. Okay. To był dobry wybór. Teraz tak, tutaj kolejny amebot, co? Badziew. Badziew. Dobra, zobaczmy, jak to zadziała. No cóż. Nie jest to może najinteligentniejsze zagranie, ale... A, w sumie... Zobaczymy, co się stanie teraz. Okej. Okay. O, niestety. O, okej. Okay. My to przeżyjemy? Może tak. Może nawet z jakimś tym przeżyjemy. To było ciekawe. A, to jest trochę głupsze. No, niech tak będzie. Ciągniemy znowu tutaj kartę. Johnson coś porządnego. Okej. Okay. I dobra. Dobra, walczymy. No niestety tamten dostał osłonki. Tutaj nam to spada. Ciągniemy nadal. I... Ajajaj. No nie jest najlepiej. Nie potrzebuję tego czegoś, ale... Powiedzmy, że i tak to mogę... wystawić. O, nawet dobre zagranie. Tutaj mi przyciągnąłem tego samotnego czarodzieja bota. On dostał takie efekty? Jak mi to wytłumaczę? Wiecie, nie żebym narzekał, ale to jest takie... Po prostu wow. Dobra, dobra. Aj, Double Gunner. W takim momencie Double Gunner. Dobra, masz eksplozję, bocie. Podwójną eksplozję. Chyba to jest to, co nam pozwoli to już ugrać. Będą jakieś zapasowe śrubki? Jedna. Okej, okay. Nie jest idealnie, ale przeżyliśmy, więc... Okej. Okay. Mamy dolary i mamy pióro. Oznacza to chyba mniej więcej tyle, że będziemy mogli już pójść
Nie przejmując się niczym tamtych, ale najpierw pójdziemy gdzie indziej i teraz... Ja ci daję kartę, ty mi dajesz jedną kartę. To jest proste. A czy jest coś dobrego? Kurczę, drogie to jest. Same drogie dziadostwa. Ale wezmę to. Teraz co ja bym chciał oddać? Kurczę, co, ja mam tyle tych różnych rzeczy, które, powiedzmy sobie szczerze, zapychają mi talię, że aż smutno to jest. Nie mocnuję przy... w sumie niczego, co tak... co by się tutaj przydało wyrzucić. To wszystko to są takie tanie zapychacze, które też mogą dobrze blokować. Energy boty, sniper boty. Z tych wszystkich chyba najmniej potrzebuję jego? No w sumie, niech będzie. Może potem będę tego żałował, ale niech tak będzie. Okej, okay. Cokolwiek to miało oznaczać. Okej, jak tam pójdziemy, to będzie reset. Tutaj... nie pamiętam, co to oznacza, więc pozwólcie, że tego nie ruszę. A teraz idziemy na wojnę kolejną. I co, jakie rozdanie? Dwa sniper boty, empty vessel i amebot. Dobra. Okej, okay. One będą wredne, ale nie groźne. Tak więc nic tam po prostu nie stawiajmy i będzie spokój. Jeśli chodzi o szkieleciki, to musimy je trochę przyblokować. Dobra, padły. I teraz jest idealna sytuacja dla nas. Bo nic nie dochodzi, te dwa boty nic nie zrobią. O, energy bot, super. Zagram go. Wiem, że nie da nam to co prawda bezpośrednio żadnych teraz benefitów, ale tak, zagram, czemu nie. A, to był ten bot, okej, okay, to dało nawet większe benefity niż pamiętałem. Ok, empty vessel, żeby zblokować trupka, tym się na razie nie przejmujmy. I tak, mam jeszcze 3 energie, to... powiedzmy, że tak, wstawię tutaj go. Nie wiem, co to ma zmienić, ale... tak... cokolwiek. Wiecie, tak chciałem po prostu zobaczyć, jak zareaguje. Ale dobra. Nie myliłem się co do tych reakcji. A póki co tak, energy bot, który stał się wilkiem mechanicznym. Tak, tutaj jedną śrubkę tracimy. Zmienię się z portem w energy bota, co jest trochę smutne. Preferuję jego tamtą wersję i po jednej energii za mało. A byłoby już pięknie. No dobra, w takim wypadku jeden sniper bot. My się pozbędziemy tego. Szkoda, że wstawiam jego, mogą jednak innego. Byłoby lepiej. No ale tak. Dużego znaczenia to raczej mieć nie będzie. Tak, zdecydowanie nie będzie mieć dużego znaczenia. Bo tak, tutaj strzelam w ten sposób, tutaj zarabiam tyle i wygrana z dwoma nadmiarowymi śrubkami, więc jest super. I wow, no. Nawet nie jestem, może nie tyle co nie jestem, co nie byłem świadom, jak stęskniłem się za tym inscription. Ale tak, i teraz co tutaj? Skąd ty to masz? Jakaś kłódka. Nie do końca rozumiem, ale tak. Okej, okay, czyli... To jest to samo, co spotkaliśmy tam wtedy. Znalazłeś mnie tu, więc chcesz wiedzieć więcej. Głęboko medytowałem nad starą datą, czym starymi danymi. Okej. Nie rozumiem tego wszystkiego. Wiecie co, teraz trochę się obawiam, czy to jest jedna z tych gier, które mają kary za nagrywanie ich jej w tym momencie, tak jak to było w pewnej visual novelce, gdzie dosłownie był jumpscare, jeśli się nagrywało. Ja. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, niech i tak zostanie, bo dla was lepiej. Więc... wiem, że nie jest to może najlepsze, ale...
Muszę sprawdzić to i to powiem szczerze, dosłownie teraz to googluję, bo chcę to sprawdzić szybko. Mhm. Bo chcę się dowiedzieć, co się stanie, jeśli, wiecie, nie wyłączę nagrania. Bo to na pewno ma coś, jakieś ciekawe informacje, jakieś sekrety, ale nie można nagrywać, to... To wolę to wyłączyć, niż, dajmy to powiedzieć, zawiodłem się tobą, nie dostaniesz tej wiedzy i tyle. A więc... Tak. Aha. Okej. Okej, dobra. Dobra. Wybaczcie to wszystko, ale tak już rozumiem. I... No. A. A, żeby nie było, to nie jest z winy tego, że ja nagram ponoć. To wszystko, co wiem. No niestety. I tak, dowiedziałem się, że chodzi o to, że w sumie to się nic nie dowiemy, bo cała to nasza rozgrywka to już niby jest nagranie tego gościa, więc nigdy się nie dowiemy. Tak, to jest smutne. No cóż. Wiedziałem, że może jednak jest jakiś sposób, ale jak usłyszałem, że nieważne, czy to nagrywamy, czy nie, to po prostu nie dowiemy się. W sensie, ponoć jest jakiś sposób, ale... No nie wiem jaki. Więc tak, teraz szybko idziemy tam, nie przejmując się niczym i... O, przywniosłeś wspaniałe pióro! Proszę, napisz tu, że zgadzasz się na dostęp. Dziękujemy, nie zapomnij swojej zgody. Okej. Jej, save point. Dobra, ale i tak idziemy tutaj. O, tu jest. Uberbot, którego szukałeś. Ci idiotyczni bibliotekarze... czcili go. Pomimo tego, że siedzi tutaj pokryty brudem i... kurzem, coś tego typu, wiecie, nie będę tłumaczył dosłownie, bo jak zwykle mój angielski jest... fatalny, kiedy nagrywam. Gotowy był wyczyścić, by go wyczyścić? Chciałem to wyczyścić. O, spójrz, to czas na bossa. Rozpakowuję archiwista.zip. Zastosowuję matrycę personali, czem osobowości. Czyszczę trochę tymczasowych plików. A, okej, okay, oto jesteśmy. O, witaj! Okej. Okay. Okej. Okay. Jeśli nie zauważyłeś tego z nazwy mojego pliku zip, jestem tu archiwistą. Ach, niesamowicie oczekuję okazji, by zwiedzić twój dysk twardy. Trochę to jest dziwne. Dziwny tekst, ale dobra. Pliki i foldery są moją specjalnością, widzisz. Okej, okay, mocno zgliczowane, takie dziwne. 0 na 5 i... To co jest? Okej. Okay. Jeśli ktoś miałby zaatakować, nie atakuje. Okej. Okay. Wow. Ciekawe. A ty co mamy? Bibliotekarz, blokuje latanie i deadbite. Mhm. Okej. Okej. Dziwne to jest. Najgorsze jest, że wiecie, nie wiem, czy to jest po mojej stronie, czy po tamtej stronie. I tego, mówiąc szczerze, nie chcę sprawdzać. Co nie? A, to jest Sentry Drone, ten, który się transformuje. Szkoda byłoby go stracić.
Zostawimy go można później. Robi co tak, empty vessel. I nic więcej nie możemy zrobić. No dobra, nie, w sumie mogłem. Jestem jałopem, że o tym nie pomyślałem. Okej, weźmiemy. I tak, zrobimy to. Nie jest to może najmądrzejsza metoda, ale... mamy gwarancję, że to wygramy w ten sposób. A, powinnam chyba poinformować o tym wcześniej. Musisz mi dać dostęp do swojego dysku twardego. Znaczy, mógłbyś proszę się tym zająć? Ja obiecuję, że nie będzie żadnego... żadnej szkody z tego wszystkiego. Okej, to jest dziwne. I powiem, że trochę się tego obawiam, ale... wiem, jak to bywa z różnymi grami i znam parę wspaniałych przykładów, gdzie zabawa z dyskiem twardym danymi jest super, więc... damy. Okej, oto i twoje aktualne pliki. Mam nadzieję, że nikt nie patrzy. Akurat nie mam akurat... powiem szczerze, że nie mam żadnych tajemnic, ale to teraz tak, polećmy jakieś przykładowe pliki. I weź pod uwagę ich rozmiar. Ich... magnitud, nie jestem pewien, ale to jest wielkie. Coś takiego, nie wiem o co chodzi. Okej, dobra. To musimy w ten sposób działać. To będzie akurat łatwe. A jeśli rozmiar, to ja mogę wziąć jedną z większych. Aha. Tutaj musi być rozmiar pojedynczego pliku. Kurczę, myślę, że ten folder będę mógł zarzucić. Ach, niech będzie to. Ha, ten plik wymaga uwagi. Wydaje mi się, że waga to dosłownie dwa obrażenia. Brawo! Nie jest może idealnie, ale ciekawe. Ponownie, wybierz plik. Okej, okay. Znowu wybierz plik. A wiecie co, tutaj teraz... muszę myśleć, gdzie jeszcze mam coś jakiegoś wielkiego. Ale tak, możecie teraz zobaczyć trochę rzeczy związanych z moimi plikami. Kurczę, nie, tutaj nie mam żadnych, z tego co widzę, jakichś większych gier. Ale wiem, gdzie znaleźć coś jeszcze innego wielkiego. Oczywiście, gdzie jest jakieś większe, to będzie chyba w bin. Tutaj mamy 150, to nie jest takie duże. A tutaj... kurczę, to też nie jest najlepsze. Myślałem, że będzie większe, ale dobra, masz. Mhm. Nie mogę zignorować tego pliku. A? Okej, okay, mniejsza. Okej. Okay. Dobra. Tak wiele plików, tak dużo stymulacji. Uwielbiam tych gości. A, dobra, to jest ten taki nie najlepszy. A, nie. Muszę znaleźć sposób, żeby się pozbyć tego wszystkiego. Dobra, może wygramy teraz. Jeśli ten plik naprawdę będzie dobry. Okej. Okay. I teraz tak. Tu jest tego bardzo dużo, tu proszę nawet nie patrzeć. Muszę teraz tylko pomyśleć, gdzie tutaj coś dużego znajdziemy. Ale dobra, w sumie to tam dla mnie bez znaczenia. A może znajdę tutaj coś też w tym. W plikach Steama. Tutaj będzie tego zdecydowanie więcej. Sprawdzić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Czego, gdzie to jest? Oczywiście też taki trochę. Przepraszam bardzo. A tutaj tak. Nie, Paskaga to nie było to. Kurczę, teraz czuję się głupi, bo nie pamiętam, gdzie są pliki te Steamowe, te gry i tak dalej. A jest, dobra. Steam Ops. Common. Do. Endless Legends, kurczę, aż to jest takie dziwne. Myślę, że to mam delikatny taki lag i ja nie kojarzę, gdzie ja trzymam w takim wypadku Elden Ringa. Myślałem, że tutaj był. Ach, przy okazji będziecie mogli trochę się pobawić w patrzenie na moje pliki. Dobra, tutaj był Elden Ring? Tak, tutaj, dobra. Game. Co takie małe te wszystkie pliki się nagle okazują? Kurczę,
O, to będzie dobre. Wow, to ten blik, on jest... Mogę powiedzieć, jest kolosalny. Brawo. Okej. Proszę, wybierz plik. Ten jednak jest bardzo specjalny. Wybierz plik, który jest najdroższy twojemu sercu. Jeden, który wskazuje wiek. Wybaczcie cięcie, ale tak, pies mi zaczął hałasować, musiałem go uspokoić. Zajęło to dłużej niż myślałem, więc nie za bardzo pamiętam wątek, ale tak, mieliśmy wybrać teraz jakiś plik, który jest w miarę stary i istotny dla nas. Powiedzmy, że wezmę coś po prostu starego, ale nieistotnego. Nie można wybrać? Co jest? Okej. Aha. Okej. Aha. Wybacz, że nie czytałem, ale plik, który wybrałem, zostanie skasowany. Jest to starożytny pliki w ogóle, ale dajcie chwilę, może lepiej zrobię kopię tego czegoś. Chociaż, dobra, to jest tylko Dragon Age, jeśli czegoś będzie brakować, to da się chyba to naprawić łatwo, co nie ma co się przejmować. Ale tak, jak jeśli chodziło o datę, to stwierdziłem, że to będzie najlepszy wybór, bo właśnie Dragon Age był grą, którą instalowałem jako pierwszym w tym komputerze, więc tak. Ten plik jest naprawdę starożytny. Widział sporo rzeczy. Statystyki 4x4 są tylko wystarczające dla... Dla pliku takiego jak ten. Pies mi znowu szczeka. No dobra. Udało się uspokoić, więc teraz musimy wybrać coś, co chcemy, to wezmę to. Double Gunner. Kurczę, prawie idealny moment dla niego. Ale tak, zaryzykuję, powiem szczerze, zaryzykuję. Może uda się to ugrać bez żadnych większych problemów. Nie będę musiał się bać, że stracę tego plika. Okej, dobra. Więc tak. I uwaga, uwaga. Wygraliśmy! Plik nie będzie usunięty. Jej. Okej, okay, myślałem, że ci mam. No cóż. Zrobiłeś parę prawidłowych decyzji budowania swojej talii. Tak mi się wydaje. Jesteś szczęściarzem. Jej, nie stracę pliku. Traciłbym się ostatnia grama do tego predyspozycja. Ale mniejsza. Wygrana, jej. Waluta. Nawet nie wiem, po co to zbieram, ale jej. I... jakieś nowe coś. Pamiętasz swoją talię dodatkową? Tą bezużyteczną rzecz ze wszystkimi pustymi naczyniami. No tak, tak. Pamiętam, feel free. Są naprawdę bezużyteczne, ale czasem przydają się, żeby zablokować jakiegoś atakującego. Zaraz stanie się mniej bezużyteczne. Jakiś epicki wielki moment. Okej. Okay. Twój wybór będzie zainstalowany do wszystkich pustych... tamtych. Teraz tak. To jest blokada surwaków, okej. Okay. To blokuje użycie obrażeń, to daje jedno obrażenie, a... Wiecie co? Z tych wszystkich rzeczy chyba wezmę to. Tak. Teraz jeśli to będzie oddawało wrogom, to nie będzie aż takie bezużyteczne. Może jakiś tych sentry dronów będziemy mogli się pozbywać tym przynajmniej. Interesujące. Nie wydaje mi się, że to było prawidłowe, ale teraz wszyscy mają ostre kolce. I wypluły we mnie miliony dyskietków. Ale dobra, udało się. Karta pamięci jest pełna. I coś się spsuło. Jak zawsze. Czyżby oznaczało to kolejne... Tak, oznacza to kolejną sekcję filmików.
nie, ja się, to jest typowe, ale to tylko tutaj na podglądzie, na YouTube jest normalnie. Ale teraz tak. Well, hello there, card gamers. Looks like my garage sale hunting days have finally paid off. Yeah. Yeah, baby. What do you guys do this? You know what that is? You know what that is? Vintage packs of Inscryption. Four of them. I don't know if the woman knew what these are worth. I mean, I felt a little bad buying them off of her. But I mean, she's probably doing okay living in this part of town. I mean, it's like, it's a nice part of town, you know? And she would have thrown them away if I hadn't come by, right? Right, okay. Big pack opening video incoming! Woohoohoohoo! Wariat z tego gościa. No ale dobra. A jak się stąd wychodziło? Escape'em, okej. Okay. No to zobaczmy wszystkie filmiki, które tutaj działają. No i zobaczymy, co dalej. Ciekawe, co on w ogóle tam chce zrobić z tym, co on tam szuka. Chociaż dobra, dzwoni, chyba coś zamawia. Hi, hello, is this Mrs. Hobbs? Hi, my name is Luke. Well, it's very nice to speak with you as well, Mrs. Hobbs. Listen, I was at your garage sale the other day, and I... No! No, everything's fine, thank you. I was just wondering if you remember those playing cards that you sold me? Those... Yes! Yes, those ones. Inscryption, yes. They were your daughters? Would it be possible for me to speak with her? She passed, isn't she? Oh. Oh, no, I'm so sorry. Oh, it was a while ago. That's still terrible. Okay. Czyli wiemy, że kobieta, od której kupił te karty, miała córkę, która zmarła i to były jej karty. Smutne. Ale tak, przynajmniej... Casey. Okej, okay, Casey Hobbs. Jakbyś już gdzieś o tym słyszał. Sorry, what? Nie wiem gdzie, ale tak wydaje mi się, że to kojarzę. Man, would it be possible? I see. Okay, yeah. Okej, pracowała dla Inscryption. Dobra, wiem, kojarzę. Pamiętacie tego ducha, jednego tam w grze? On się nazywał Casey. A był mówiąc, że był nazwany jak jeden z twórców, więc... teoria, to był duch nazwany na E6. No one was killed at the facility, though tragically young video game developer Casey Hobbs died from fire-related complications. Fuck. She was working late at the facility, performing quality assurance on behalf of her employer, GameFuna. Okej, zaczyna się robić nieciekawie. Jakiś mroczny w ogóle. Ale dobra. Nieźle się gliczuje. I ostatnie niezgliczowane. Jej. Someone is here. Naprawdę mrocznie się zaczyna robić, pomiędzy to, że cała gra też była dosyć mroczna. Obejrzyj też errory, może coś... Nie, siostra, errory to... Proszę. A nie, było coś. Faktycznie. Ty, dzięki siostra za propozycję, ty coś było. Kiepska jakość. Mikolo... Mikolo... Dobra, mniejsza. Perhaps... Lots... No. Screena sobie zrobiła. Nie, ja to rozumiem. Ja to rozumiem, ale tak, zrobimy screena, żeby nie było. Tak, niech sobie tam czeka. Ale tak,
Dzięki, siostro, za sugestię. Czemuś ten error wyglądał inaczej niż pozostałe. Tak, to... Co? Dobra, to było dziwne. Ostatni ci został. Nie, to był ostatni, siostra. Nie, ten pierwszy. Ten już oglądałem. Proszę, tu jest ten, co będzie się śmiał już co kostkami. To jest ten, gdzie był ten napis. A to jest ten, który jest zwykły. A pozostałe widziałem, ale dobra, dzięki za marudzenie. A tak, starczy tego. I tak wracamy do tutaj i w sumie co dalej, to ja nadal nie wiem. Nadal nie wiem, do czego służy piorun, jak sobie przypomnę, to może wtedy użyjemy, a póki co tutaj idziemy. Bo tak, jeśli nie mylę, to był sklep, dokładnie, i tu jest... Też jest ten piorun, jest takie dziwne coś, co już jedno mam i takie rzeczy. To jest karta, to jest coś, ale wiem, że mam jedno chyba darmowe gdzieś takie. To nie wiem jak działa, więc tego nie ruszam. Ale to wezmę, bo nie wiem co to, a wezmę. Naprawdę kupiłeś tą holograficzną skórę? Jest bezwartościowa. Zanieś ją do handlarki i zobaczysz. Okej. Jeśli tak chcesz, to niech ci będzie. Feel free. Z przyjemnością tam pójdę. O ile przeżyję tak właściwie walkę z tym wszystkim. Bo się nie mylę, tam ta strefa, gdzie są... A, gdzie ona może być, to... Niestety jest bardzo niebezpieczna. Niebezpieczna, siostra, nie tylko nieprzyjemna. To właśnie niebezpieczne, bo... Mówiąc szczerze, handlarka mi się kojarzy właśnie ze strefą zwierząt, a tu są bestie. Komputerobestie tym razem. I tak, ciężko będzie to ugrać, właśnie przez to, że na przykład taki glist tu jest. Ale tak, spróbujemy. Spróbujemy najlepiej, jak możemy tutaj to wszystko zadziałać. No, i właśnie się zaczyna. Tutaj mamy surowaka, który chyba też będzie surował w innej formie. Więc nawet nie ma co myśleć o tamtym. O, tak, dobra, surowaka się pozbędziemy. Pozbędziemy się, by najlepszy energy bot się trafił, kim się trafić. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co mi chodzi, co zaraz zobaczycie. Proszę. Piesobot. A nie, nie surowa teraz. Okej. Okej, dobra, co to w takim razie fajnie. I mamy 4 energie. To znaczy, że jeśli zagram Energy Bota. A nie, jeszcze muszę dobrać. Tak, przepraszam. A jeśli zagramy Energy Bota, możemy zrobić odświeżenie i jedną dowolną kartę za pełną energię zagrać. Albo Sniper Bota. I szczerze, z tych dwóch opcji na razie wezmę Sniper Bota. Sniper Bot, wiecie, jest lepszy. Bo nie trzeba będzie dopłacać do niego. Więc spokojnie mogę snajpić Griza, zanim będzie zbyt niebezpieczny. I tak. Teraz tak, z tych dwóch wezmę na razie to. Żeby... Na prawo. Siostra, więcej robię, spokojnie. Żeby tak tutaj się tego pozbyć. I tyle, resztę energii nie zużyję, ale to jest dokładnie to, co chciałem zrobić. Tak, mogę teraz bezpiecznie tego się pozbyć. Oczywiście, więcej tych bestii. Teraz tak, bierzemy to. Liczę coś lepszego niż Fishbot, ale niech i tak będzie. Teraz tak, tak. I fish now, czyli ja ryba teraz. Wcale nie, ja teraz łowię. Ja ryba teraz, pamiętajcie. Ale tak. Ej, dobra. Tutaj 3 nasz energy bot zadaje. Tutaj pozbywamy się jednego Griza. Fishbot tam strzela i... Będzie niebezpiecznie. Jestem tego świadom, że będzie bardzo niebezpiecznie, ale... Ugramy to. Jestem prawie tego pewien. Musiałam Amebot się trafić. Wiecie, Ameboty nie są niczym takim okropnym, no ale... Ich bym chciał mieć znacznie wcześniej niż teraz. No, w szczególności, że widzicie, nie jest potrzebny. Na takim double gunnerze może bym zarobił więcej. Ale trudno, teraz już... Nic więcej z tym nie zrobimy. Trzeba iść przed siebie i... Liczyć na to, że nie zginiemy. A, ja już tu byłem? A! Okej, czyli tą walkę już kiedyś musiałem wykonać. Okej, Amebot. Z jaką zdolnością? A, śmierdzi. Okej. To taki śmierdzący Amebot może być fajny. Aha.
chociaż wykorzystam go może później z tych pozostałych fishbot, to akurat fajna sprawa. No, to tutaj postawimy i będzie teraz wspaniała sytuacja, bo zada nam dwa obrażenia, niestety z tym nic nie zrobimy. Ale potem samo się dobije, więc no, dobra sytuacja. Bierzemy tutaj z nadzieją na energy boty, dokładniej, to jeszcze najlepszy energy bot, jaki mógł się trafić. Bo znowu to jest nasz ten metalowo-wilkowy energy bot. Grind Makrish, boarding for duty, czyli zgłasz się na służbę. Moja misja? Wyeliminować cel. Zebrać bounty, czyli nagrodę. Po tym? Może zacznę jakiś biznes. Łóżko, śniadanie, coś przyjemnego. Osiedlę się, znajdę partnera. Załatwię sobie dzieciaki. Zestarzeję się. Przekażę biznes dzieciakom. Zerdzewieję sobie, będąc zadowolony ze swojego życia. Otoczony przez rodzinę. Trzy kropki. Ale najpierw muszę cię wyeliminować. Okej. Już widzę, dokąd to będzie zmierzać. I powiem szczerze, nie chciałbym tego. Więc postaram się jak najdłużej tego nie robić, żeby w sensie nie działać na to. Ale tak. Póki co zarzucimy to. Mamy trzy energie, to mogę dać tutaj. Ale czy chcę to robić? Szczerze chyba nie, nie czuję potrzeby. Więc tak, poczekamy z tym grzeczniutko. Strzelamy. Tak, teraz to. Idealnie. A, on atakuje na dwie strony po bokach. A, to tego nie zauważyłem. A śrubki tej siostry są odpowiednikiem zębów z pierwszego aktu, czyli ile jeszcze masz życia, ile musisz mieć, żeby wygrać, oraz nadmiary zmieniają się w walutę. Ale dobra, wiecie co, jest teraz taka sytuacja, że on tu będzie mnie wkurzał. Więc sporo to zrobić. A nie, najpierw muszę dobrać kartę. Dobra, to dobieramy kartę i Sentry Drone, który? Aha, transformujący się w wilka, oczywiście. Mogę przegrać przez tego gościa. Dobra, trudno. Lecimy bomby. What is this? Totalny hałos! Zniszczenie. Ach, ja... powiem moim przyszłym dzieciakom o tym momencie. Pewnego dnia będziemy się z tego wszystkiego śmiać. Okej, dobra. Dobra, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Teraz tak, a jaka jest sytuacja? Ołeła, niebezpieczna. Nie, siostra, nie umrzę. Mam na to odpowiednie sposoby. Siostra, odcinek skończę, to wtedy pogadamy. A potem bitwy będę go kończył. Tak czy jak, więc nawet nie muszę umrzeć. Ale tak, a teraz szybciutko, jakby tutaj to rozwiązać. Jeśli nie, nie. Jeśli on eksploduje, to nie będzie dla nas dobre, bo przyjdzie kolejny. Więc tak, Sentry Drone'a mogę postawić tutaj. W ten sposób Griza się pozbędziemy. Tak, Empty Vessel tutaj. I mam jeszcze cztery. Amebot. Co prawda zginie, ale przynajmniej powstrzyma jeden atak tego czegoś. I tak, nie zginiemy, dzięki Amebotowi nie zginiemy. Teraz tylko pytanie, czy tarczkę już teraz zarzucę, czy nie? My czemu nie, zarzucę. No. Teraz aktywujemy koniec rundy. Bombobot, o dziwo, coś przydatnego zrobił. Mebot, tak, przytrzymał, tak, tak. A. Jesteś blisko. Wiem, siostro, że jestem bliski przegranej, ale to jeszcze nieco, nie na tyle, żeby to przegrać w rzeczywistości. I teraz tak, ile obrażeń zadam? Zadam jedno obrażenie, otrzymam... Ojojoj... Ja chyba przegram. Chyba masz rację, że przegram. Chociaż jeszcze jest nadzieja. Double Gunner, no tak. Czy tak jakby trzeba? Niekoniecznie, ale... Ale tak, prawie mógłbym pomóc. Chociaż... Czekajcie. Pomoże. Tak, pomoże. To jest dobry wybór. Prawda, zginie mi ten Double Gunner od razu. Ale tak, pozbędziemy się Amebota. Zarzucimy go tutaj. W ten sposób dwa obrażenia więcej tu pójdą. Tak, przeżyjemy to.
I jeszcze wezmę to, zarzucę jego. Wiem, że go stracę, ale w ten sposób. Nie, nie jesteś rybą. Ale w ten sposób przynajmniej zablokuję te obrażenia jeszcze. I dostanę jakąś inną kartę. Czy coś takiego. Ale mniejsza. A, no i tak. I proszę, uratowana sytuacja i zła ryba. Nie pamiętam, że te karty to są goodfish, badfish, tego typu. No ale cóż, badfish to badfish. Dobra. Ty mówisz bad, nie bad. Bo ja mówię specjalnie bad. Przez ty. Żeby ludzi mieszać i gubić i tak dalej. Wkurzająca. A, okej. Aha, czyli to jest takie... A, dobra. Już rozumiem, czemu zła ryba jest zła. To jest... Dosłownie, nadaje się tylko do blokowania. Nie przejmujmy się tym jednak. Zwykły energy bot, super sytuacja, mógłbym go użyć nieźle, ale tego nie zrobię. Bo nie zrobię. Wolę w ten sposób sobie poradzić. Okej. Udało się wyrównać, niestety tam jest niezbyt przyjemna sytuacja. Okej. I teraz tak, jeśli dobierzemy sniper bota, to wygraliśmy. No cóż, skelelaczer. Nie najlepiej, ale też się przyda na swój sposób. Więc tak, pozbywam się wszystkiego, skelelaczerem tam nie mogę wycelować, niestety, co nie ma znaczenia, gdzie dam. A, muszę dać na swoją kartę. Co na to? Skoro to i tak nie atakuje. No i zaraz to ugramy. Ja bym to mówił, my to ugramy. Jeszcze. Kurczę, Double Gunner. Ojajaj, zamiast Sentry Drone'a, tak. Zarabiam dzięki temu więcej śrubków. Nie wiem po co mi to, szczerze, skoro te sklepy są takie trochę bezużyteczne, ale tak, zarobimy więcej, więc jej. A nie zarobimy, tylko wygramy dzięki temu. Jestem z tym mocno skojarzony. No, kolejna gwiazdka nad twoją głową. Nagroda za ciebie jest coraz wyższa. Teraz potężniejsi będą chcieli cię złapać. Nie pocieszasz mnie. 100% przedmiotów odnowionych. Pełne robotów, 100% offline. No więc możemy kończyć odcinka, ale zanim to... Aha. Ja myślałem, że to będzie jakiś pokoik do zwiedzania, nie od razu Uberbot. Uber? Tak, Uberbot, tak się nazywa, to są bossy. A więc on, ty siedzi i czeka po prostu na wyzwanie. A może zajmuje się wywołaniem zdjęć? Jest nawiązaniem do Leszego na pewno, ale poza tym... Nie chciałem boss fighta! Przepraszam bardzo, gdzie jakieś jeszcze zwiedzanie tej lokacji, jakieś... Cokolwiek. No, unusób bym sobie dał po prostu za takie akcje, gdybym ja był tutaj twórcą tego wszystkiego. No ale dobra, trudno. Następny boss jest dosyć fajny. Będziesz musiał dosłownie myśleć o swoich zagraniach. Całkowicie nowa mechanika. Okej, gdzie są te pliki? Rozpakowuję fotograf.zip. Tak, soczewka jest moim narzędziem. Ty również jesteś moim narzędziem. Będziesz celował, a ja będę wychwytywał. Nie rozumiem do końca, co chodzi, ale... Okej. Jeszcze za wcześnie na szaleństwo z bombami, więc... pasuje turę. O, cholera! To mój przyjaciel. Czy mój przyjaciel? Raczej mój przyjaciel. Będziesz nim wymierzał, czym celował. Będziesz produkował fotografię. Albo możesz dostać się, żeby tego nie robić. To jest... Twój wybór, Nie rozumiem. Mój przyjaciel zapamięta to zdjęcie. Mój przyjaciel pozwoli ci użyć tego zdjęcia. W jakim celu? Zobaczysz. Kiedy użyć? Zobaczysz. Nic nie rozumiem, ale okej. Okej, energiobot. Na razie zagram zwykłego energiobota. Głównie dla dodatkowej energii, rozumiecie?
A te boty... wydają się być bardzo niebezpieczne. Ale spokojnie przeżyjemy to. Idealnie, dzięki temu energiobotowi. Ha? Nie. Wolę nie. Nie wiem, o co chodzi, ale wolę nie. Jakoś się tak boję tych zdjęć. Okej, okay, Amembot. Sytuacja bardzo nieciekawa. Ale nie przejmujcie się tym. Zrobimy coś wspaniałego, a nie tego energiobota. Szkoda byłoby mi stracić. Więc... bomby, let's go! W ten sposób przeżyjemy tą rundę. Co dalej, to nie mam pojęcia, ale ważne, że tą rundę przeżyjemy. Dobra, tego zdjęcia też jeszcze jestem skłonny zrobić. A nie, nie chcę tego, okej. Okay. Zabieramy karty. Double Gunner, oj tak, to są dobre sprzęty. Jednak tym się na razie nie przejmujmy. Po prostu... atakujcie moje boty! Twórzcie swój ukochany hałas! No i niestety stracę zaraz wszystkie boty, ale... to było worth! Już jedno takie zdjęcie mam. Co? Wiem, jak działają zdjęcia. Że tu klikłem przez przypadek i nagle moje boty wróciły do życia, co? Wiem, jak działają zdjęcia. Okej, tak, to było... ciekawe, co najmniej. Ale jej, wygrałem! Przepuszczył tylko wybuch obotów. A, zaatakowałeś mnie. Będziesz miał... zaatakowałeś mnie. Rekalibruję. Macierz osobowościową. Nope. Ciekawa mechanika, ale nope, nie potrzebuję tego. Dużo drzew, dużo innych rzeczy. Dobra, nie przejmujmy się tym. Moje wybuchoboty sobie rozwalą całą grę, obiecuję wam to. Nie chcę tego! Bierzemy kolejną kartę, nawet nie wiem po co mi ona, skoro ja to ugram wybuchobotami, ja wam to mówię. Wybuchoboty pokonałem tego bossa. Chociaż nie... kurczę, teraz sobie świadomiłem, że w sumie to nie pokonałem, bo nie mam ich zdjęcia. A mogłem robić to zdjęcie. No trudno. Dobra, ale teraz mam sytuację taką. Mamy pełną energię i co mam na ręce? Dwa snajperoboty fajne. Dwa meboty, które są... Ten jest badziewny. A ten drugi... czy ten drugi dostał coś lepszego? Równie badziewny. A no cóż, mamy empty vessel, które jest niepotrzebne. Aczkolwiek mogę je postawić, żeby się pozbyć tego. Tak też zrobimy, bo jest bardzo tanie. I teraz tak, czy mam coś innego, co mogę wystawić? Energiobot, oczywiście. Nie jest to może najlepszy wybór, ale... dobra. I teraz tak. Wiecie co, chyba... chyba, żeby mieć większe obrażenia, co zarzucimy te dwa boty, co z tego są... beznadziejne. No i do boju, boty! Okej. Okay. Idealna sytuacja. Tak, oczywiście, że zdjęcie, bo to jest teraz dobre dla mnie. Ale to zdjęcie i tak nie będzie potrzebne, o ile nie będzie nagle trzeciej rundy. Bo w tym momencie wygrywamy wszystko. Dziękuję bardzo, udało się. I jeszcze zarobek. Nareszcie. Nie podoba mu się to. Coś mi mówi, że mu się to nie podoba. 01101101, tak. Pokonany! Kolejny zarobek. Nie wiem po co mi to, ale tak. I kolejne ulepszenie dla bezużytecznych stert. Czyżby? Oczywiście. Chociaż teraz już nie są bezużyteczne i muszę wam przyznać, podobają mi się. Teraz baterie oboty mi są w ogóle niepotrzebne. Empty wesele będą mi energię dawać. Wiecie co, teraz one są potężne. Wow. Wow, po prostu. Ale tak, na tym może zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Jak widać, wyszedł prawie godzinny.
Ja normalnie nie potrafię w krótkie odcinki, ale tak. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście ze mnie dumni, że dotrwałem dwóch gwiazdek, nie zlepiłem dzisiaj w ogóle, że umiem korzystać dobrze z wybuchobotów. Bo ja się spodziewałem, że to będą samobuje. Ale tak. I to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.